mamy Spider-Man, Peter Parker. Od czego my zaczniemy? My zaczniemy od aktywowania. No. I tyle. Przepraszam, że to wszystko nie leci po kolei, no ale no, nie wiedziałem, że dostanę kolejną część Petera Parkera. Mary Jane Watson, zastępczyni redaktora, początek notatek. Moje źródła mówią, że magia szykuje się do powrotu. Dawne rodziny przestępcze zostały prawie wyeliminowane, ale teraz zajmują miejsce Fiska. Starzy Donowie niby zgodnie przez lata współpracowali, ale że zrobiło się miejsce na górze, zapowiada się walka o władzę. To tylko kwestia czasu, kiedy jedna z rodzin spróbuje podkopać pozostałe. Lepiej wrócę do moich źródeł w policji. Przy odrobinie szczęścia uda się zdusić ten powrót przestępczości w zarodku. Oczywiście będziemy w tym kostiumie. Hej, Pete! Pracuję nad sprawą, która może cię zainteresować. Wpadką Oskorpu? To coś nowego. Chodzi o gangi magii. O mafię? Myślałem, że wymarli razem ze Swingiem. Dwa razy. Byli w odwrocie, ale pod nieobecność Fiska i demonów Cosa Nostra wraca do gry. Uwielbiam, jak jesteś niegrzeczna. Spokojnie, Tygrysie. Wiesz, że federalni zrobili ostatnio nalot na magię. Jasne. Jeden z Donów miał jakieś zagubione arcydzieło, obraz Maria. A teraz trzymają go w muzeum na Manhattanie w Moka. No i? I moje źródło twierdzi, że jedna z... Czekajcie, widzę. Bo ja chcę coś zrobić. Nie, to jest wszystko to samo. Dzień planuje go ukraść. Dziś w nocy. I w ogóle nic nowego nie mamy, dobra. To wygląda na coś więcej niż fascynację sztuką. Chodzę do muzeum. Się w sumie bardzo cieszę, że dostałem nową, dalszą część tego Petera Parkera. MJ, wygląda na to, że twoje źródło miało rację. Mała armia zbirów próbuje się włamać. Nie rozłączaj się, próbuję się temu przyjrzeć. Tylko uważaj. Jeśli to magia, to nie będą odpuszczać. Dalej, ruchy! Szef chce ten obraz, już powinno nas tu nie być. Chcesz spróbować? Proszę bardzo. Jezu, niektórzy zrobią wszystko, żeby nie płacić pełnej ceny za wstęp. Szef kazał zabijać, jeśli będą sprawiać jakieś kłopoty. Nie patyskuje się, co? Mają szczelną ochronę. Zgarnęliśmy już pozostałe rzeczy. Nie należały do domu. Może o tej jednej zapomnimy. Wtedy nie pozostałe. Ci goście muszą się nauczyć doceniać sztukę w godzinach pracy. Jest tam kto? No da. Czas na pokaz nadzwyczajnej sztuki okiełznywania kryminalistów. Tam.
mi tu pomoże! Część z tych gości to Federico Frezelli i Sal Patrillo. Należą do rodziny Hammerheada, prawda? Do czego byłaby mu potrzebna Maria? To do niego nie pasuje. Rozejrzę się. Sprawdź, czy nikt nie dostał się jakoś inaczej. Odezwę się, jak coś znajdę. Zaraz. A to co? Nic z tego. Nikt tędy nie wszedł. Miesz. MJ, ktoś zrobił dziurę w świetliku. Zaraz to sprawdzę. Robić ciekawie. Czyli kiedy ludzie Hammerheada próbowali włamać się od frontu, ktoś inny wśliznął się przez dach? Na to wygląda. Nikogo tu nie ma. Pusto. Czy w nocy nie powinni tu stać strażnicy? Zajrzyj może do budki ochrony przy wejściu. Powinny być tam kamery. Musiały zarejestrować włamywaczy. Budka ochrony jest zamknięta. Potrzebuję odcisku dłoni. W środku wywęszymy, co się stało ze strażnikami. Damy radę otworzyć ten zamek? Nie bez dłoni strażnika. Właściwie to odcisk dłoni. Jeśli nie znajdziesz strażników, to może uda ci się pobrać odciski z rzeczy, których dotykali. A, tak. Dobry pomysł. Chętnie podaję pomocną dłoń. Mam odcisk dłoni. W sumie to część. Chyba potrzebuję więcej. Dziwne, ochroniarze się rozpłynęli. Okej, to gdzie znajdę więcej części odcisku? I jeszcze jedna, super. Ochroniarze nie zostawiają tak swoich rzeczy, chyba że ktoś ich do tego zmusi. Wiem, że tu jest odcisk. Pytanie tylko gdzie? To może zadziałać. A 12 od góry to karaoke, nie kumkwat. Dobra, to powinno wystarczyć, żeby odtworzyć odcisk. Powinienem móc przekonfigurować skaner, żeby współpracował. Jeśli obejdę czujnik optyczny, będę mógł przesłać dane. Dobra, mam. Przesyłam odciski dłoni.
Weszliśmy. Świetnie. Co widzisz? Żyją. Wygląda na to, że zostali uśpieni. Żadnych śladów walki. To na pewno nic w stylu Hammerheada. Skoro nie jego, to kogo? Jest zapis z kamery? Niech no sprawdzę. Ktoś wyłączył kamerę 5. To podejrzane. Poczekaj, włączę ją, żebyśmy sprawdzili, co miała przegapić. Jest skierowana na jeden z obrazów na wystawie. To musi być Maria. I nikt jej jeszcze nie ukradł. Muszę się jej przyjrzeć i sprawdzić, czemu ich tak do niej ciągnie. Maria to znakomity przykład współczesnego impresjonizmu sielankowego. Historia jej kradzieży i odzyskiwań jest niemalże tak intrygująca, jak sam obraz. Dla mnie wygląda całkiem zwyczajnie. Wygląda. W muzeum znajduje się wiele cenniejszych rzeczy. Więc dlaczego Maria oszalała na punkcie tego obrazu? Czekaj, MJ. Ktoś tu idzie. Uważajcie! Spider-Man może wciąż tu być. Ach, cholera. Mają tu szkło pancerne. Hej, niech Frank sprowadzi artylerię. MJ, goście Hammerheada wezwali posiłki. Ale jeszcze mnie nie widzieli. Dobrze, dopilnuj, żeby tak zostało. Ej! Dopilnuj, żeby tak zostało. Poszło! I po walce! Aha. Chrzanić to. Zgarniamy cokolwiek i spadamy. Świetnie. Teraz kradną inne eksponaty. Muszę ich zatrzymać i uciekną. Wyjść mogą tylko jedną drogą. To trzeba było kupić pamiątkę. Muszę dotrzeć do wyjścia i odciąć ich. Może chcesz nagrodę pocieszenia? Wyślę ci do pierdla plakat tego eksponatu. Odwróćcie jego uwagę! Nie mogą uciec. Uśmiechnij się, może w kiciu będą lekcje sztuki. Trafiony! Mam go!
Ucieka mi! Nauczę cię szacunku! Dobry gust, marne wybory życiowe. Tam jest wyjście! Muszę tam dotrzeć! Próbują wynieść eksponaty! Jeszcze tylko raz! Uwaga! Wyjść mogą tylko jedną drogą, tą, którą się tu dostali. Bez przerwiska! Biorę do siebie! Trzeba było kupić pamiątkę. Nagrodę pocieszenia. Wyślę ci do pierdla plakat tego eksponatu. Wystawię w sieci. Jest za szybki! Uśmiechnij się, może w kiciu będą lekcje sztuki. Załatwię tego pajaca! Za wolno! Złaź na ziemię, mierczak! Dobry gust! Marne wybory życiowe. Ileż tu? Pomoc na widzenie! Coś pięknego! Grozi problem? Co jest? Jesteś tam? W porządku? Tak, chyba wszyscy leżą. Tylko zrobił się artystyczny bałagan. A co z Marią? Może tylko chcieli odwrócić uwagę? Też o tym pomyślałem. Zaraz tam wrócę. Miejmy nadzieję, że szkło wytrzymało. Osłona jest nienaruszona. I pancerna. Trudno będzie się teraz zbliżyć do Marii. Czyli zadanie wykonane? Mam nadzieję... Słuchaj, oddzwonię do ciebie za chwilkę. Dlaczego? Co się dzieje? Dobrze wyglądasz. Ćwiczyłeś? Nie,
Znaczy, no wiesz, trochę. To... bujasz się teraz sam, czy wróciłeś do ex? Zadajesz dużo pytań. Jestem ciekawa. Jak każdy kot, co? Lepiej mi powiedz, dlaczego tu jesteś. Czekałam na odpowiedni moment. Popatrz tam. Rakiety? Kto wpada do muzeum z rakietami? Nigdy nie poznałeś Hammerheada? Fajne masz sztuczki. W przeciwieństwie do ciebie. Przestaniesz kraść dzieła sztuki? Dzieła sztuki mnie nie obchodzą. Co ty wyprawiasz? Będzie draka. Tylko nie to. Co to? Gdzie się podziała? Peter, wszystko w porządku? Sorry, MJ, ja odświeżałem starą znajomość. Z kim? Z kłopotami. Nowy kostium. Nie widzę tego kostiumu. Ten nie, ten. Czekaj. Czyli to była Black Cat i to ona dostała się przez dach.
Pracowała z ludźmi Hammerheada? Tak. Pewnie obserwowała mnie przez cały czas, kiedy tu byłem. Tylko powiedz mi, że nie uciekła z Marią. Nie uciekła. Dobrze. Rozwaliła obraz i ukradła dysk, który był ukryty w ramie. Co? Sorry. Jak myślisz, co było na dysku? Dobre pytanie. Spróbuję się wywiedzieć. A ja chyba zacznę tropić kocie odciski. Do wszystkich odebraliśmy zgłoszenie o eksplozji w okolicy... Muszę to sprawdzić. Pewnie kolejny samochód pułapka. Która rodzina tym razem go zastawiła? Hammerhead? Możliwe. Może być ich więcej. Lepiej wezwijmy saperów. Bomby pod spodem? Czas się pomniejszyć. Dobra, mały. Znajdźmy te ładunki. Załatwione. Spiderbot wykryje detonatory jako wyraźnie migające światła. Rozbrojona. Pora znaleźć resztę. Uważać na piknięcia wydawane przez detonatory. Bomby niedługo wybuchną, muszę się sprężać. Gotowe, została ostatnia. Już wszystkie. Sprawdzę, czy w mieście nie ma ich więcej. Halo? Spider-Man? Tu detektyw Maki. Dostałem twój numer od znajomej z pracy. Chyba wiem od której. Czym mogę pomóc detektywie? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Czy mógłbyś w wolnej chwili wpaść na posterunek Greenwich? Podobno lubisz spotykać się na dachach. Jasne, do zobaczenia. Będę miał się czym zająć, czekając na wieści od MJ. Ten napad na muzeum był bardzo dziwny. Praca dla ludzi pokroju Hammerheada nie jest w stylu Black Cat. Oby MJ na podstawie danych z dysku dotarła do sedna tej sprawy. Funkcjonariusze potrzebni w Tenderloin. Jak pewnie słyszeliście, Spider-Man powstrzymał Spiry Hammerheada, szefa gangu, przed obrabowaniem Museum of Contemporary Art. Dobra robota, co? Błąd! Pająk pozwolił im zdemolować całe muzeum!
W środku strzelali z wyrzutni rakiet! Detektyw Maki, jak mniemam. Dzięki za przybycie. Chciałbym z tobą porozmawiać o Black Cat. Odmawiam zeznań. Nie chodzi mi o tę nową kopię. 20 lat temu pracowałem nad sprawą. Ha. Black Cat to podróbka? No proszę. Co się stało z pierwowzorem? Zmarł w więzieniu, ale nigdy nie znaleźliśmy obrazów, które ukradł. Wpadłem na trop, ale policja nie chce marnować zasobów na sprawę sprzed lat. Marnowanie zasobów to moja specjalność. Świetnie. Udaj się pod ten adres. Resztę powiem ci po drodze. Dziękuję za pomoc. Wkrótce przejdę na emeryturę, a to moja największa, niedomknięta sprawa. Przejrzałem akta i postanowiłem dać sobie ostatnią szansę. Stary kot lubił kraść sztukę, ale zanim go złapali, obrabował fabrykę wykrywaczy dymu. Wykrywaczy dymu? Dziwne. Nie do końca. Wykradł z nich izotop Ameryku 241. Sądziliśmy, że miał kupca zainteresowanego promieniotwórczymi izotopami, ale ostatnio oglądałem film, który dał mi do myślenia. Co jeśli oznaczył nimi skradzione obrazy, aby móc je znaleźć, gdy już wyjdzie z więzienia? Co to był za film? Albo nie mów, bez spoilerów. No i pomyślałem, że gdybyśmy namierzyli izotop, znaleźlibyśmy skradzione obrazy. Mam w kostiumie miernik scentylacyjny. Powinien dać radę. Zadzwonię, jeśli coś znajdę. Dzięki, Spidermanie. Jeśli domknę tę sprawę, spokojnie odejdę na emeryturę. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Sygnał pochodzi z tej skrzynki zasilania. Nie wykrywam prosto. O! Tuba rysunkowa. Detektywie, znalazłem skradziony obraz. Był w atrapie skrzynki zasilającej. Tak, wiedziałem. Zostaw go. Wyślę kogoś, żeby go zabrał. Tymczasem wyślę ci inne lokalizacje, często odwiedzane przez Hardiego. Brzmi dobrze. Czekaj, Hardiego? To wszystko na live będziemy robić. Tak, pierwszym Black Catem był Walter Hardy. Poszukam jego akt i opowiem ci więcej następnym razem. A to wszystko będziemy robić na live. Walter Hardy, pierwszy Black Cat. Felicia Hardy, Black Cat, którą znam. Wygląda na rodzinny interes. Skaner policyjny zarejestrował strzelaninę przy Hudson i North Moor. Czy ten region kontroluje Marzia? Tak. Nie wiem, co ukradła Black Cat, ale mogła wywołać wojnę gangów. No cóż, wkrótce się dowiem. Wiesz coś więcej o napadzie na muzeum? Tyle znalazłam. Nikt nie wie, co było na dysku z Marii. Ponoć Hammerhead go teraz ma, a rodziny Maggi są z tego powodu wkurzone. To pewnie coś naprawdę cennego, skoro znany złodziej dzieł sztuki olał sztukę. Ciekawe, dlaczego Black Cat pracuje dla Hammerheada. Zwykle działa sama. Kto wie, już dawno przestałem próbować zrozumieć Felicię. Felicię, co? Czyli teraz jesteście na ty. To znaczy, no wiesz, może? Dobra, informujmy się o wszystkim, okej? O sprawach miłośnych, tak? Własne. Nie patykują się. Chyba to za kolejny dzień coś zginie.
Już wszystkie. Jest dostawa. Może to te klapki, które zamówiłem. Miga. Na stronie klapki tak nie wyglądały. Na pewno nie podpiszę odbioru. Porani. Więcej was nie było? Czekaj. Załatwiłem wszystkich? Dobra, poddaję się. Zostawisz mnie, jeśli zacznę gadać? Im szybciej, tym lepiej. Ta białowłosa kazała nam tu przyjść i narobić hałasu. Wabik na frajera, czyli na mnie. Gdzie ją spotkałeś? Przy sklepie, na Waverly. No. MJ, cała ta strzelanina to była zmyłka. Black Cat ustawiła ją, żeby odciągnąć policję od ulicy Waverly. Jedna z rodzin Maggie ma przykrywkę na Waverly. Chyba Cicero. Może jeszcze ją złapię. Kto jak kto, ale Felicia się nie śpieszy. Jest metodyczna. Mówisz? Ja... będę się odzywał. To ten sklep. Dobra, Felicia, gdzie jesteś? O, ślady. Nie, znowu jest... zaczynam. Na co patrzyłaś, Felicio? Zaczynają się te kamery, bo nie ma tak jak w tamtym. Nie mam drugą pojęcia. Tu. Mam cię. Cześć, pająku. Felicio, Marzia to nie żarty. Lepiej z nimi nie igrać. Ale ja tak to lubię. Spider-Man! Pracuję z Black Cat! Na niego! Nie pracuję z Black Cat, chłopie. Ja pracuję... Dla... Pójdź! No wiecie, wyciągacie pochopne wnioski. Hej, pająku! Pracuj na Cicero! Damy dwa razy więcej niż Hammerhead. Okay. Nie pracuję dla Hammerheada ani żadnej innej rodziny przestępczej. To tylko złe miejsce i zła pora. Jakbyś... Oj! Oj! Ojejku! 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 Ile... No nie zabijaj mnie, no przyjmuję to do kolegi, no! Oj! No dawaj, teraz ty! Aktywuj się! W ogóle wszystko rób! Okej? Teraz? Jeszcze? No miało, przed chwilą było. Jeszcze. Oj. Dobra. Yeah.
No i teraz możemy walczyć. Co jeszcze? Jeszcze jeden gruby jest? No, było fajnie, ale gdzie jest Felicia? Uciekła sobie, papa. No co? Nie można sobie pomarzyć? Nie. Lubię cię obserwować. Przypominają mi się stare czasy. Co jest na dysku? Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewna. Więc czemu to kradniesz? Bo jak nie? Zabiją mi syna. Co? Się posłyszałem? Twojego syna? Co? Cholera. Felicia ma syna? Niemożliwe. W sumie możliwe. Ja mógłbym... Nie. Nie mam zamiaru o tym teraz myśleć. MJ, znalazłem Felicia... kotkę, ale mi zwiała. Proszę, jakie to metodyczne. Ukradła jeszcze jeden dysk. Czyli ja nie powiedziałem, ma dysk. Ciekawe, co zawierają. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? Niewiele. Okej. Wygląda na to, że pomaga Hammerheadowi przeciwko pozostałym rodzinom. To może się dla wszystkich źle skończyć. Niewiele. Czego jak czego, ale wojny gangów nie potrzebujemy. Dam znać, jak się czegoś dowiem o dyskach. Dobrze. Największa falka! Zaraz. Screwball? Nie mów, że wyszłaś. Zgadza się! Chciałam ze sobą kilku panów! Nie idziemy tam już dzisiaj. Przecież nie są kochani. Pomagają mi przygotować nowy show. Właściwie mógłbyś się do nich bójnąć. Narka! Coś mi mówi, że nie zwolnili ich za dobre sprawowanie. Dzisiaj nie lecimy. Myślę, już nie będzie live'a. Jeszcze mam troszeczkę czasu na to. Nie możemy lecieć. Jeden ze skradzionych obrazów powinien gdzieś tu być. Do wszystkich jednostek. Funkcjonariusza ścigają automarzy. Incydent rozgrywa się w USA. Jeśli śledzicie moją karierę, a oczywiście to robicie, wiecie, że pierwszy duży rozgłos zdobyłem opisując rodziny przestępcze Maggi. Media nie jeden raz ogłaszały ich zniknięcie, ale rodziny zawsze później wracały niczym prawdziwe karaluchy, tak jak to. Nie gadaj. Słyszałem, że ludzie je usprawiedliwiają. Mówią, że nie są takie złe i mają zasady w przeciwieństwie do demonów czy karteli. Ha! To prawda! Do czasu, aż wypowiedzą sobie nawzajem wojnę. Wtedy zaczynają latać kule, wybuchać auta, a konie tracą głowy! A moje Johna Hopkinsa mówi, że szykuje się wojna gangu. Dobra robota. Zanim skończymy, może domkniemy więcej spraw. Próbując zwiać z Rikers, utonął, usiłując dopłynąć do brzegu. Teraz możemy zwrócić co ukradł. I kto wie, może dzięki temu złapiemy też tę nową plekkę. Będę mnie nie powiedział. Tak go przytkało. Zdaje się, że jeden ze skradzionych obrazów gdzieś tu jest. Do wszystkich jednostek. Nie zobaczy, nie zauważył. Już. Poleciałem specjalnie tutaj. Nie zauważyłem. Łuk musi gdzieś tu być. Jeszcze jeden obraz. Hej, detektywie, mam dla ciebie kolejny obraz do odebrania. Dzięki, Spider-Manie. Zaraz kogoś po niego wyślę. Tak się zastanawiam, czy Hardy miał rodzinę? Tak, córkę Felicię. Kto by pomyślał? Wiem, co ci chodzi po głowie. Pewnie poszła w jego ślady. Ale nie, sprawdziłem ją. Jest czysta. Po prostu jej jeszcze nie złapali.
Policji udało się dorwać jej kostium i sprzęt, ale ona sama uciekła. Sam nie wiem, to się nie klei. Kiedy przesłuchiwałem Hardiego, zdawało się, że naprawdę ją kocha. Raczej nie chciał jej wplątać w swoje zbrodnie. Naprawdę? Dobrze wiedzieć. Rozejrzę się za pozostałymi skradzionymi obrazami. Wygląda na to, że tatko nie chciał, żeby córka poszła w jego ślady. A jak chcecie, żebym dokończył wszystkie aktywności na Spider-Manie tamtym, na tym Spider-Man Miles Morales, to nie wiem, to napiszcie. Zdaje się, że jeden ze skradzionych obrazów gdzieś tu jest. No. Oj. Zgubiłam. Do wszystkich. Przedsiębiorca zgłasza uzbrojonych napastników. Nie. Funkcjonariusze do Tenderloin odbił. Ulotka. U góry. Hardy na pewno coś tu ukrył. Nie. Nie mam tego pojęcia, nie? A, tu! Detektywie, znalazłem kolejne skradzione dzieło. Wysyłam współrzędne. Dobra robota. Powiedz, spotkałeś tę nową Blackę? A co, nad jej sprawą też pracujesz? Nie, jestem ciekaw. Jaka ona jest? Skomplikowana, frustrująca, manipuluje ludźmi. Ale ma dobre serce. Okrada tylko bogaczy, albo tych, którzy jej zdaniem na to zasługują. Zdołała ci umknąć? Nie jeden raz. Mogę śmiało powiedzieć, że jest jedyna w swoim rodzaju. Wiem, o czym mówisz. Do następnego. Wow. No teraz wróćmy sobie na ostatnią. Rzecz. Co to mi się już nie wyświetliło? Dobrze. Mam nadzieję, że... że podoba mi się to, że kupiłem tę dalszą część tego Petera Parkera. Ha, dobra, już muszę coś zrobić. Nie wiem. Ja muszę coś zrobić. Zdaje się, że jeden ze skradzionych obrazów gdzieś tu jest. Jak ja mam gdzie wejść? Ojej. Oj. Bo już wie. Bam! Więcej sztuki. Gość nie próżnował. Detektywie, mam kolejny obraz. Dobra robota, powinniśmy załatwić ci odznakę. Powiem komuś, żeby go zabrał. Czy powiedziałbyś, że nowa Black Cat przypomina starego? Cóż, zdecydowanie wzoruje się na Hardim. Jej ubiór, technika, ba, nawet jej sprzęt wygląda jak podkręcona wersja jego. No tak, przecież już od jakiegoś czasu macie jej rzeczy. Czyli kradnie też własność intelektualną. Powiedziałbym raczej, że ją ulepsza. Na jej tle Hardy wypada blado. Mam wrażenie, że ją podziwiasz. Po takim czasie w branży trudno nie dostrzec prawdziwego talentu. Ty zresztą raczej też nie szczędzisz jej pochwał. O, no wiesz, jest jak mówisz. Trafił swój na swego. Dam ci znać, jak znajdę resztę łupów. Do wszystkich. Zaginął ważny świadek w sprawie Marii. Być może z jej ręki. Funkcjonariusz Longacre. Czy to zróbmy? Zakończymy. Na drzemkę. Witamy na pokazie powietrznym. Co chcę? Tak szybko? Stałeś
szły. Chyba lepiej, żeby mnie nie było, jak przyjadą glinę. Chyba to będziemy na tym budynku. Będę gdzieś dalej. Dobra, zostawcie łapkę do góry, jak wam coś się podoba. Napiszcie w komentarzach, czy podoba wam się to, że tak robię, no i elo.